Z tej strony Patryk i witam Was na kolejnym odcinku z serii Minecraft Survival. Zostawcie łapkę w górę, a przepnę Wam serduszko. Ze mną jest mój ten tatuś. Cześć, cześć. No i tak, słuchajcie, dzisiaj będziemy Wam... trochę opowiemy, jak nagrywamy swoje twarze. No właśnie. Tak, tak, tak. Dzisiaj Wam o tym opowiemy, taki szybki odcinek zrobimy. Z uwagi na to, że Mikołaj ma zapalenie spojówek i jest trochę źle, co nie? Więc musimy mniej troszeczkę czasu spędzać przy komputerze. O, no słuchajcie, jesteśmy. No i mieliśmy taki mały problemik, ale już jesteśmy. Tak, właśnie o nim zresztą też opowiemy Wam dzisiaj, bo no. Słuchajcie, każdy z Was na pewno ma, tak jak my, co nie Miki? No. Jakieś stare telefony komórkowe, smartfony, które posiadają kamerę. No, smartfony tak. No, więc dlaczego takiego telefonu nie wykorzystać jako po prostu zwykłej kamerki internetowej, no żeby nakrać swoją twarz? Co nie? Słuchaj. I twoją też! Słuchajcie, ale spadłem. Spadłem. No, widzę właśnie, żeś tam poleciał w dół. Słuchajcie, no, pokażemy Wam dzisiaj, jak w bardzo prosty sposób, używając smartfona, co nie? No, jako zrobić tarczy. Sobie, zrobić sobie kamerkę internetową. Mikołaj musi trochę pograć, bo ma, że tak powiem, no, mało czasu na to. Musimy te oczy wyleczyć. A, jeszcze przy okazji, słuchajcie, bardzo serdecznie chcemy pozdrowić kogo? Cesarza, tak. Dziękujemy za fajny komentarz i również Cię bardzo pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego. No i? Oglądamy oczywiście, tak? Daliśmy też suba. No i? No i Wizmaxa, tak? Wizmaxa. Tak, też daliśmy suba. Dziękujemy Ci ślicznie, co nie? No. Tak, nagramy razem odcinek jak najbardziej. Odezwiemy się do Ciebie, ale musimy się uporać z tymi oczami Mikołaja, co nie? No, słuchaj, Wizmax. No. Też został łapką w górę. No tak, i słuchajcie, w każdym razie, bardzo fajna rzecz z tym smartfonem. Pokażemy Wam, jak my to tak naprawdę robimy. Tą twarz Mikołaja, którą teraz widzicie, właśnie widzicie dzięki staremu smartfonowi, który ja używałem go. Jakieś, nie wiem, 4 czy 5, nawet 6 lat temu. Powiedziałbym nawet, że chyba nawet 6. W każdym razie został nam on tutaj w domku i wykorzystaliśmy go sobie jako kamerkę internetową. Jaka kamerka? Ten telefon podłączony do komputera jest za pomocą kabla USB. No właśnie. To tyle jest fajnie, co nie Miki, że nie ma żadnych przerw transmisji, co nie? Bo jak tata jest na tym drugim smartfonie, bo też ja jestem nagrywany przez smartfona, to ten smartfon jest podłączony do komputera za pomocą sieci Wi-Fi i czasami dzieją się różne brzydkie rzeczy. Tak jak zresztą mieliśmy podczas nagrywania tego odcinka, co nie Miki? No właśnie. Musieliśmy na chwilę go wyłączyć, bo taty w ogóle kompletnie nie było widać. Zresztą pewnie to widzieliście u siebie na monitorach. W każdym razie, czego byśmy potrzebowali? No pierwsza rzecz to stary smartfon. Na przykład taki staruszek. Czy on się do czegoś nadaje? W tej chwili no w sumie to nie, ale do nagrywania czemu by tego nie wykorzystać, słuchajcie. No więc tak, jeśli chcecie je łączyć się z takim smartfonem przez Wi-Fi, no to w sumie tutaj nie ma co dużo opowiadać, no bo jest pełno aplikacji, które to nam umożliwiają. Natomiast są z nimi problemy z tym Wi-Fi, co nie? To łącze kiepskie. Mamy to dosyć często. Ale jak podłączymy go przez kabelek, to wtedy wszystko śmiga jak potrzeba. I chcemy Wam to dzisiaj pokazać. Tak jest. Co trzeba, słuchajcie, zrobić? Otóż pierwszą podstawową sprawą, oprócz tego, że musimy mieć jakiegoś smartfona, tak? To na pewno przydałaby nam się, tutaj muszę niestety to Wam włączyć, taka, proszę Was, fajna rzecz. Otóż, musimy pewną rzecz ustawić w tym swoim smartfonie na samym początku.
Więc też trzeba, słuchajcie, też na to bardzo mocno uważać, ponieważ będziemy wchodzić w opcję programisty i musimy niestety ustawić sobie jedną rzecz. Wchodzimy sobie w opcję, akurat pokazujemy to na tym starym Samsungu. Ciekawostka jest taka, że telefon nagrywany jest iPhone'em. Samsung iPhone. W każdym razie wchodzimy sobie w ustawienia, potem słuchajcie moi drodzy, bierzemy sobie informacje urządzenia. Jak widzicie, opcje programisty u nas już są ustawione, ale wchodzimy sobie właśnie tu i szukamy, proszę Was, takiej jednej opcji, jak tutaj zaraz będzie numer wersji. To musimy, słuchajcie, kliknąć 7 bądź 8 razy. U nas jest to już ustawione, więc dlatego tutaj się to od razu nie pokazało. W każdym razie wrócicie z powrotem i pokażą Wam się opcje programisty. Wejdźcie w to sobie i ustawcie sobie debugowanie USB. To Wam umożliwi podłączenie smartfona do komputera i wykorzystanie jego kamery. Naprawdę bardzo fajna rzecz, polecam. Innych rzeczy bym tutaj raczej nie zmieniał, ponieważ są to ustawienia no, bardziej takie profesjonalne i lepiej tego po prostu, słuchajcie, nie robić. Natomiast na pewno to jest nam konieczne do tego, żeby ta kamerka nam, słuchajcie, działała. Następną sprawą jest aplikacja, która tym zarządza. Polecamy Wam i też z niej korzystamy, prawda Mikołaj? No. To jest Droid Cam, tak? Tak? No tak! Ten zielony ludek to właśnie to jest to, misiek. To jest ten Droid Cam, słuchajcie. On umożliwia zarówno połączenie przez Wi-Fi, jak i przez ten kabel, jak i wiele innych też aplikacji. Też tutaj na ekranie pokażemy Wam, jak go sobie ściągnąć. Przede wszystkim na komputer, no bo w telefonie wiadomo. Wchodzimy w sklepik Google i mamy. Natomiast zainstalujcie to sobie. Podłączcie się przez kabelek i cieszcie się nagrywaniem po prostu w najprostszy sposób. Myślę, że każdemu dostępny w obecnych czasach. Więc myślę, że będzie to dla Was, myślę, że pomocny ten odcinek, jak myślisz? No właśnie, tak, słuchajcie. Chyba tak. Chyba pomocny. Tak. Więc myślimy, że Wam troszeczkę żeśmy pomogli. No właśnie. Bardzo dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy wszystkich naszych subskrybentów, tak? No właśnie. Tak. Dziękujemy za oglądanie. Trzymajcie się. Pa! Pa, pa! Hej, hej! Pa, pa.